Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki, tym razem nie z Golejowa, ale z jednego z osiedli staszowskich, zwanego tak potocznie Pipała. Tutaj chciałem Państwu pokazać jeszcze jedno miejsce, gdzie chciałem zorganizować tą moją świetlicę dla biednych dzieci. Tutaj pokazuję Państwu obecnie taki sklep z meblami używanymi z Holandii. Ten sklep jest w miejscu, które przez kilka miesięcy stało niezagospodarowane, stało puste. Ja tak obejdę dookoła i pokażę Państwu, że to jest wielkie miejsce. Tutaj, proszę Państwa, przez kilka miesięcy było około 700, nawet chyba ponad 700 metrów kwadratowych powierzchni, także to wielka przestrzeń. Tu był taki spożywczy supermarket, można powiedzieć, i on splajtował i to miejsce stało puste. No ja się o tym dowiedziałem. Tutaj zaglądałem do środka, tam nawet jakiś taki był jeszcze wyprowadzka, to ja tam już troszkę oglądałem, co tam jest w środku, czy dałoby się to zagospodarować na moją świetlicę pod potrzeby tej, którą ja planowałem, działalność. I doszedłem do wniosku, że tak, że miejsce jest niezłe. Dlaczego? Dlatego, że wszystko działoby się na parterze, więc nie ma jakiejś obawy, że dziecko wypadnie z okna. Tutaj dookoła nie ma jakiegoś zbyt dużego ruchu, nawet bo to jest taka droga osiedlowa, jak Państwo widzą. No i to jest na skraju jednego osiedla, natomiast nie jest daleko do innych osiedli. Także tutaj byłoby dobre miejsce na tą moją świetlicę. Ja teraz obrócę kamerę w kierunku siebie, ja to trzymam w rękach, także niech Państwo się nie dziwią, że obraz tak miga i jest taki troszkę czasami bezsensowny, ale jestem taki reporter amator, który ma studio telewizyjne mieszczące się w kieszonce nawet, bo kieszeń to nawet za duże słowo na tą moją kamerkę. No więc proszę Państwa, w tym miejscu chciałem tą świetlicę zorganizować również i udałem się do pana, który był właścicielem tutaj tego pomieszczenia, tego 700 metrów kwadratowych liczącego miejsca. No i tam było trochę ciężko się z nim skontaktować, dlatego że to jest człowiek bardzo zajęty, bo ma liczne interesy. No ale to był człowiek pozytywnie nastawiony do mojej idei, wobec czego w końcu tam kiedyś mnie przyjął. I poświęcił mi nawet sporo czasu, bo gdzieś chyba ponad godzinę czasu dyskutowaliśmy razem nad moim pomysłem. I był życzliwy, trzeba przyznać, i podszedł na pewno naprawdę z powagą i życzliwością. I już nawet tam dobiliśmy trochę targu, tak jakby. Ja się dowiedziałem, jaki jest koszt wynajmu tych 700 metrów kwadratowych. No koszt był jak na kieszeń takiego człowieka, który utrzymuje się z korepetycji. To był astronomiczny, bo tam padały sumy rzędu 10 tysięcy złotych na miesiąc. Ale ja jako człowiek szalony, te sumy mnie nie przerażały. Po prostu uważałem, że jakoś sobie dam radę. Co prawda miałem wtedy tylko ewentualnie na dwumiesięczny czynsz tutaj jakąś rezerwę, ale uważałem, że jakoś zorganizuję pieniądze, że po prostu znajdą się dobrzy ludzie, którzy jak przez dwa miesiące ja pokażę, że potrafię coś sensownego zrobić, to jakoś mi pomogą, a być może, no liczyłem na, proszę Państwa, no czasami trzeba liczyć na pomoc Bożą w jakichś dobrych sprawach i ja właśnie między innymi na to liczyłem. No i ja tego pana przekonywałem, że podejmę się tutaj wynajmu tego. I on mnie zaczął dopytywać, jak ja to w ogóle widzę. No i po prostu moje odpowiedzi go tak troszkę zniechęciły, no bo ja się zacząłem dopytywać, czy są ubikacje i tak dalej. I on powiedział, że tak są. No to ja mówię, no to jedno mamy z głowy. On mówi, nie za bardzo, bo to są ubikacje takie sklepowe, a ubikacje do takich celów świetlicowych to muszą być inne, są jakieś tam inne przepisy, inne wymiary, inne coś tam. Ja pytam się, ile by to kosztowało przerobienie tych ubikacji? No parę tysięcy ładnych. No to troszkę się skrzywiłem. Potem mówię, czy dałoby się okna, które są tutaj, jak Państwo widzą, zamurowane, dałoby się wstawić. No to dałoby się, ale to jest znowu koszt tam iluś tysięcy złotych. I tak się dopytywałem o różne rzeczy, no i się okazało, proszę Państwa, co? Że żeby to miejsce przerobić na tą moją świetlicę, to trzeba wydać naprawdę wiele tysięcy złotych na przystosowanie, na dopasowanie do różnych przepisów, które ten pan tak nie był zorientowany jakoś bardzo dokładnie, ale tam orientował się o wiele lepiej ode mnie, więc zdałem sobie sprawę, że nie pójdzie to tak lekko i tanio, samo przystosowanie tego miejsca. Potem ten pan zapytał mnie, jak ja tą świetlicę... Aha, ja się zapytałem tak, no proszę pana, no dobrze, no ale jeżeli to wszystko będzie przeskoczone, to kiedy możemy zaczynać? No a kiedy by pan chciał? Ja mówię, no to ja to nawet od jutra. On mówi, nie, no proszę pana, jak to od jutra? Przecież pan musi masę różnych wymogów formalnych tutaj spełnić. Taki, siaki, owaki, zaczął mi tam wyliczać.
Ja się wtedy, znaczy tak się uśmiechnąłem i powiedziałem tak, proszę pana, jeżeli ja bym zaczął od spełniania tych wymogów, to ja nigdy tego nie zrobię, bo ja nigdy nie przeskoczę tutaj tych różnych przepisów. Ja po prostu zrobię w ten sposób, że wstawię ze 3 stoły tenisowe, jakiś stół bilardowy, znajdę paru ludzi do pomocy i zaczniemy działać. No, on wtedy się troszkę tak zdziwił i można powiedzieć żachnął, że no nie, proszę pana, przecież tak nie można zrobić, to jest droga zupełnie inna. Przecież nie żyjemy w dzikim kraju. Ja wtedy zacząłem się z nim sprzeczać i przekonywać go, że jednak żyjemy w dzikim kraju i tak zrobić nam naprawdę można. No ale im dłużej ja go o tym przekonywałem, tym on był bardziej nieprzekonany. No i po godzinie się rozstaliśmy w zgodzie, co prawda, no ale po prostu on mnie przekonywał, że ten mój pomysł nie ma sensu, krótko mówiąc. No po prostu on nie wierzył, że to się uda i że tą metodą, którą ja chcę zrobić, coś z tego będzie. No a on po prostu też myślał pod kątem tego, że no ten lokal jest sporo warty, także nie mógł ryzykować wynajmowania komuś, kto ewentualnie nie będzie miał na czynsz, który no być może tej działalności tutaj nie podejmie z jakichś różnych przyczyn formalnych i tak dalej. Ja oczywiście ja to zaznaczam, że ja nie mam pretensji żadnych do tego pana. No ten pan po prostu potraktował mnie jako i oferenta tutaj na wynajem lokalu. No i po prostu, ponieważ to jest jego prywatny lokal, to miał prawo z tego oferenta zrezygnować, uważając go za no niezbyt wiarygodnego, tak to nazwijmy, lub no kropka. I dlaczego ja o tym państwu mówię? Bo chcę państwu pokazać to, że zorganizowanie takiej świetlicy dla tych biednych dzieci w tej koncepcji, którą ja miałem i mam cały czas, to nie jest taka prosta sprawa, że jeżeli załóżmy tam w szkole, w liceum Wyszyńskiego, tam gdzie ja to robiłem przez półtora roku, nie mogę, to ja sobie zrobię to gdzie indziej. Proszę państwa, nie, to nie jest takie łatwe. Dlaczego? Dlatego, że miejsce na taką świetlicę musi być spore, musi być naprawdę duże. To na przykład nie wystarczy 100 metrów kwadratowych na to. To musi być grubo więcej. Dlaczego? Dlatego, że na tym miejscu musi być dla tych dzieci mnóstwo atrakcji. Bo tylko wtedy te dzieci będą chciały się uczyć, czytać książki, podporządkować się jakimś tam regułom, które dla nich są trudne do zaakceptowania, czyli nie wolno pić, nie wolno przychodzić po pijanemu, nie wolno palić w świetlicy, nie wolno przeklinać, nie wolno być agresywnym, no i tak dalej, mnóstwo rzeczy nie wolno, natomiast należy się uczyć, należy czytać, należy być grzecznym, należy grać w szachy i tak dalej. Te dzieci nie są do tego przyzwyczajone, wobec czego musi być jakaś naprawdę duża i piękna, soczysta marchewka dla nich. Czyli musi być stół bilardowy, jeden albo najlepiej kilka, musi być stół tenisowy, a też najlepiej kilka, muszą być jakieś takie piłkarzyki do gry. Wiedzą państwo, takie 4 osoby sobie kręcą takimi rurkami, ja tak pokażę tutaj ręką, nie wiem, czy państwo to zauważą, o tak, i sobie grają. No muszą być jakieś rowerki, steperki, żeby te dzieci się mogły też wyżyć, jakieś sportowe, jakieś ławeczki, hantle. I na to potrzeba przestrzeni. I teraz tą przestrzeń, jeżeli się wynajmie gdzieś komercyjnie od jakiegoś właściciela, który ma taką powierzchnię, to po pierwsze trzeba bardzo dużo zapłacić, a po drugie to nie jest tak łatwo, żeby przeskoczyć wszystkie przepisy, które są związane z przystosowaniem takiego miejsca do tego typu działalności. No i ten pan mi to uświadomił. I dlatego, proszę państwa, ja wiedząc to, ja szukałem już później raczej miejsc gdzieś właśnie takich, gdzie już coś w tym stylu jest. Czyli na przykład, jeżeli ja działałem w tym Hadesie, w Liceum Wyszyńskiego, to ja się nie musiałem martwić sanepidem, strażą pożarną, jakimiś tam przepisami, takimi, siakimi, owakimi, dlatego że szkoła te przepisy spełniała automatycznie. Natomiast tutaj, to żeby tutaj to uruchomić, to trzeba mieć naprawdę grube pieniądze, a przypuszczam również, jak znam życie w Staszowie i w Polsce, to również jakieś układy, żeby te różne kontrole, komisje, żeby one tutaj nie wynajdowały różnych kruczków i haczyków. Bo ja troszkę się tym interesowałem, więc na przykład nawet, proszę państwa, są takie przepisy, że tam powierzchnia okna do powierzchni podłogi musi być tam, jeżeli to ma być jakaś działalność tam edukacyjna czy coś w rodzaju, musi jakiś spełniać stosunek tam taki, siaki, owaki. Czyli czasami prościej jest wyburzyć dany budynek, zbudować go od nowa, niż przystosować istniejący już do takiej działalności, żeby on spełniał te wszystkie różne przepisy. No tak, także proszę państwa,
pokazuję Państwu kolejne miejsce, gdzie nie udało mi się tutaj zadziałać, mimo że miejsce było naprawdę dobre, 700 metrów kwadratowych. Tutaj można by piękną świetlicę też zrobić, ale no, tutaj musiałbym mieć mnóstwo pieniędzy, o wiele więcej niż miałem. Albo trafić na człowieka, który by zaryzykował, człowieka właściciela tego miejsca, który by no po prostu był tak szalony jak ja i zaryzykował wynajęcie takiemu szalonemu człowiekowi jak ja, który mając niewiele pieniędzy startował do, że tak powiem, przetargu o ten lokal z firmami, które mają naprawdę no prawie nieograniczone możliwości finansowe. No ale trudno się dziwić, że akurat ten człowiek no, nie był człowiekiem szalonym tak jak ja i myślał tak bardzo konkretnie i ostrożnie. No i to nawet dobrze, dlatego że jak się prowadzi biznes, no trzeba być ostrożnym. Aczkolwiek no, czasami trochę szaleństwa też jest potrzebne w biznesie, no ale to nie każdy akurat musi tą dozę szaleństwa mieć. Ja wcześniej niż ten lokal oglądałem jeszcze inne lokale, wcześniej, a nawet i później jeszcze oglądałem takie komercyjne lokale. Jeden miał chyba ze 400 metrów kwadratowych. Ja tam chyba nawet nakręcę jakiś filmik koło tego lokalu i pokażę Państwu wtedy, dlaczego w tamtym miejscu świetlicę nie zrobiłem. Mimo że w tamtym następnym miejscu, albo wcześniejszym, to już nawet nie pamiętam kolejności, to już była przygotowana umowa, już było wydrukowane, tam wystarczyło tylko złożyć podpisy, jakieś tam numery dowodu, coś tam, jakieś PESEL i tak dalej, bo wszystko było już wydrukowane. I ja w ostatniej chwili się wycofałem z tego, gdy uświadomiłem sobie pewne okoliczności terenu, na którym ten obiekt stał. Po prostu niebezpieczeństwa, które groziłyby uczniom, którzy by z tej świetlicy tam, na tamtym terenie korzystali. No ale to już jest temat na inną bajkę, a raczej na inny reportaż, więc w tym miejscu pożegnam się z Państwem. Do widzenia, nie magister Zarzycki, kłania się.